Tutaj sobie cofam, dlatego troszkę się tutaj pogubiłem. Dobrze. Redukcja zużycia, tak jak wspomniałem, 69,9%. Obecne roczne zużycie kilowatów energii to jest 138 249 kilowatów. Zużycie po modernizacji wyniesie 42 732 kilowaty. 69,9 oszczędności na zużytej energii przez oprawy oświetleniowe. Aby udało nam się zwiększyć pulę upraw i zwiększyć zakres zadania, a jednocześnie zmniejszyć koszty inwestycyjne, aby maksymalnie wykorzystać to finansowanie i nie drenować nadmiernie budżetu gminy, zdecydowano się na zrezygnowanie z inteligentnego systemu sterowania, który, uczciwie powiedziawszy, jest bardzo fajną zabawką, która daje możliwość monitorowania tego, co dzieje się na sieci, ale realnie nie przekłada się na większe oszczędności i jednocześnie generuje dość duże koszty. W finalnej wersji wytypowaliśmy oprawy z autonomiczną redukcją mocy, czyli oprawy, które w godzinach wskazanych tutaj będą redukowały swój pierwotny strumień świetlny, tak aby rzeczywiście w tych godzinach bardzo późno nocnych, gdzie natężenie ruchu czy korzystanie z ulic w okolicy państwa gminy jest dużo, dużo niższe i tak naprawdę tego oświetlenia nie jest potrzeba aż tak bardzo dużo. Program redukcji mocy wygląda w następujący sposób. 100% mocy pierwotnej uprawy jest emitowana do godziny 21:30. W okresie, kiedy jest największy ruch, zwłaszcza tym zimowym, kiedy jeszcze wracamy z pracy, bądź dojeżdżamy, kiedy dzieci gdzieś tutaj przemieszczają się po obrębie gminy, oświetlenie funkcjonuje w trybie 100%. O godzinie 21:30 następuje pierwszy etap redukcji o 70%. 70% redukcja będzie trwała od 21:30 do 23:30. To okres już mniejszego korzystania z dróg, ale jednak jeszcze taki, w którym no, to natężenie jest odczuwalne i jeszcze jest wielu beneficjentów, którzy gdzieś tam po tych drogach się podróżują. Przyznam się szczerze, że praktycznie z moich doświadczeń po realizacjach różnica redukcji mocy pomiędzy 100% w tym etapie 70% właściwie nie zauważa do swojego oka. Faktycznie te oprawy zredukują ten strumień o 30% do poziomu 70%, natomiast ludzkie oko nie czuje dyskomfortu i jakby nie analizuje tego w ten sposób, że tego światła zaczyna dość mocno ubywać. Głębsza redukcja do 40% w okresie bardzo późno nocy, 23:30 do 3:30 nad ranem. Chyba wszyscy zgodzimy się, że w tym okresie rzeczywiście gmina wycisza się bardzo mocno i tych użytkowników oświetlenia jest dużo, dużo mniej i tych potrzeb również. O godzinie 3:30, kiedy zaczyna się ten ruch już wczesnoporanny, oprawy powracają do trybu 70%, a od godziny 4:30, kiedy już rzeczywiście ludzie zaczynają dojeżdżać do pracy, wysyłacie Państwo swoje pociechy do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Oprawy wracają do pełnego trybu 100%, gwarantując całkowite i pełne oświetlenie na terenie Państwa gminy. Wytypowane oprawy w projekcie to oprawy produkcji produkowane w Unii Europejskiej. Ponieważ zadanie będzie realizowane z przetargu publicznego, ciężko na tą chwilę powiedzieć, jakiego typu oprawy zostaną finalnie zrealizowane. Natomiast dołożymy wszelkich starań, żeby był to produkt, który będzie gwarantował nie tylko założone oszczędności, ale również brak problemów związanych z konserwacją samych urządzeń i realnie zapewnieniem długoletniej żywotności. Tak, aby przynajmniej w obrębie naszej realizacji produkty były dedykowane na te kilkanaście, kilkadziesiąt lat funkcjonowania bez potrzeby zaglądania do nich, przeprowadzenia prac konserwacyjnych, bądź wymiany źródeł światła czy innych elementów. Koszty. Kosztorys inwestorski na to zadanie po zrezygnowaniu z systemu sterowania, a jednocześnie dołożeniu ponad 100 opraw, czyli generatorów oszczędności, został skalkulowany na kwotę 475 600 zł brutto. Tak jak wspomniałem, wartość dofinansowania tej inwestycji to 85%. Jest to dofinansowanie bezzwrotne ze środków unijnych. Wkład własny gminy to tylko 15%. Wydaje mi się, że w obrębie tak przedstawionych czynników i stosunkowo niedużych nakładów inwestycyjnych
Taka realizacja powinna zyskać Państwa uznanie, bo wydaje mi się, że tutaj no, ciężko wskazać jakieś słabe strony czy ewentualnie zagrożenia. Jeżeli chodzi o krótką prezentację, z mojej strony to wszystko. Oczywiście, jeśli są pytania z sali, bardzo chętnie na nie odpowiem. Cała prezentacja, operat ekologiczny, bądź szczegółowy operat ekonomiczny zadania znajduje się w Urzędzie Gminy i z całą pewnością dla zainteresowanych zostaną udostępnione. Jeśli są pytania, bardzo proszę. I jeżeli nie ma, proszę Pani Iza. Tak, to prawda. Mieliśmy pewne ograniczenia co do ilości upraw i zostały podjęte decyzje o gminach, które mają zostać zrealizowane. Sołectwo, przepraszam. Proszę zauważyć także, że Samolipie też nie znajduje się w tym wykazie. Po rozeznaniu potrzeb społecznych gmina wytypowała miejsca, które są typowe na tej modernizacji. Niestety nie da się zrobić wszystkich zadań. Natomiast na gminy niewymienionych, mam nadzieję, że nie wyjdę przed szereg tutaj, staramy się, przepraszam, Sołec niewymienionych, czyli nieujętych w tym zadaniu dofinansowanych, gmina stara się podjąć negocjacje z zakładem energetycznym, tak aby on ze swoich programów, mówię tutaj o zakładzie energetycznym, umożliwił realizację pozostałych elementów. Natomiast to jakby już jest całkowicie inne zadanie, na którym no, ciężko się w tym momencie wypowiadać. Ja się nie czuję tutaj odpowiedzialny do odpowiedzi, także przekazuję mikrofon. Bardzo proszę Pani mówić. No, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chcę powiedzieć, że to jest pierwszy etap wymiany oświetlenia ulicznego. Następny wniosek będziemy składać w 2019. Mamy zabukowane no też albo 300, albo 400 tysięcy, to jeszcze nie wiadomo. Więc ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być drugi. Nie da się wymienić wszystkiego. Wszystkich obraw mamy 900, prawda? Wymieniamy 400, czyli zostaje nam jeszcze 600 lamp prawie i musimy to zrobić w drugim etapie albo jeszcze w trzecim. Nie da się zrobić wszystkiego. W Parzyniechach jest bardzo duża inwestycja, więc w innych miejscowościach też muszą wiedzieć, że jakiś zrównoważony rozwój gminy idzie, ale to nie wyklucza Parzyniech, bo przecież to jest drugi etap, kolejny. Ktoś musi być pierwszy, ktoś drugi. W Wapieniku też nie ma, ale będzie w następnym, proszę? Julianów, no będzie w następnych tych. Teraz się zmieściło tyle, ile się zmieściło. Ale w następnym roku będziemy opracowali kolejny projekt. Ja mam nadzieję, że tą kwotę, o której Pan mówił, 475 tysięcy, że ona będzie po przetargu, bo to jest na razie kosztorys inwestorski. A jak będzie po przetargu, Szanowni Państwo, no z przetargami teraz jest bardzo ciężko. Także to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Proszę Wojciech. Chciałbym tylko odnieść do tego, co Pan mówi, że być może kolejne lampy wymieni dostawca energii. To są lampy energooszczędne, więc nie wydaje mi się, żeby wykonawca był tak chętny, sprzedawca dystrybutor był tak chętny wymienić te lampy, bo wiadomo, że poprzez to spadnie sprzedaż energii. Jest chętny i prowadzi takie działania również na terenie województwa śląskiego. W statusie swojej działalności między innymi rocznie ma obowiązek przekazywania pewnego swojego zysku na kwestie związane z ekologią i innowacyjnością. I to nie jest dobra wola czy zła zawodu medycznego, ale jego stosowa działalność. Takie programy są realizowane tutaj w województwie częstochowskim, z tego co się orientuje, czy w województwie częstochowskim, z tego co się orientuje w tym roku, czy na początku przyszłego, między innymi z takiego programu będzie korzystał Poral. Z całą pewnością będzie realizowana nowa Brzeźnica. Także wydawałoby się, że rzeczywiście zakład energetyczny nie ma interesu, bo pozyskuje środki z zużycia energii, ale proszę pamiętać, że zakład energetyczny również bierze środki z konserwacji odpadów. I mając na stanie majątek, za który ma wynegocjowaną pewne stawki za serwis, a rzeczywiście ten majątek się starzeje, przyjeżdża i te prace serwisowe generują dla zakładu dodatkowe koszty, zamontowanie opraw nowych z bardzo długim okresem żywotności, właściwie niewymagających prac serwisowych, a jednocześnie generujące koszty, dodatkowy dochód z konserwacji, której fizycznie się nie wykonuje, to też przychód dla zakładu energetycznego. Te procesy są trochę bardziej skomplikowane niż sama energia, natomiast z mojego doświadczenia i z działań, które się dzieją
w obrębie zakładu energetycznego Tauron. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że takie zadania są realizowane i jest to realna rzecz, która się już dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Radny Gotala. Ja mam pytanie, bo w tej tabelce było normalnie zmniejszenie od godziny do godziny, ale chciałbym się dowiedzieć, na jakiej zasadzie będzie zapalany. Czy to podczynki raczej zapalanie oświetlenia będzie następować będzie dokładnie w ten sam sposób, jak i dzisiaj. Każda szafa ma zabudowany zegar astronomiczny, który mierzy, czy tam w samym swojej pracy bada cykle wschodów i zachodów Słońca i z zaprogramowanym nadrzędnym programem włącza i wyłącza oświetlenie w sposób nadrzędny z szafy. I ta kwestia nie zostanie zmieniona. Oczywiście przy okazji modernizacji można zwrócić się do konserwatora sieci i poprosić go o zsynchronizowanie tych zegarów, ewentualnie zmianę nastawów. Jeśli któryś z SOS, któraś ze stacji bazowych dzisiaj włącza się w Państwo PIN zbyt późno albo zbyt wcześnie, etap takiej modernizacji będzie świetnym pretekstem do tego, żeby te wszystkie nastawy zostały w sposób bardziej szczegółowy dopracowane ich wyniki były zgodne z Państwa potrzebami. Dlatego moje pytanie było, bo w tej chwili to mamy taki problem, który ma wobec fakt, że nie ma synchronizacji. Niektóre lampy się zaświecają, następne po 15 minutach dopiero, nie jest lata przerwa. Dlatego się pytałem, czy to będzie normalnie synchronizowane, czy to o jednym czasie? Dokładnie tak jak Pan mówi. Kwestia była tak, że z każdej szafy sterującej jest wysyłany indywidualny sygnał. Nawet jeśli zegary zostały zaprogramowane podczas ostatniej instalacji, tutaj czy ostatniej modernizacji sprzed kilku lat, po tym okresie one mogły w delikatny sposób się rozsynchronizować. Te nastawy też mogły nie być identyczne, dlatego jestem pewien, że w wypadku przynajmniej tych punktów, które będą modernizowane, konserwator, czyli zakład energetyczny na pismo z takim wnioskiem przystąpi do synchronizacji, do przeprogramowania czy ponownego ustawienia zegarów, aby te tryby były do siebie dużo, dużo bardziej zbliżone i żeby nie było tego dyskomfortu, że na przykład połowa ulicy zapala się w znacząco odczuwanym interwale czasowym. Pani Wójt, jeszcze proszę. Szanowni Państwo, ja bym jeszcze raz może nawiązując tutaj do Pana Piotra pytanie. Chcę powiedzieć tak, pierwszy etap wymiany opraw oświetleniowych jest przy współudziale Regionalnego Programu Operacyjnego 400 tysięcy złotych. Drugi etap, tak jak mówiłam, nie wiem czy to będzie 300 czy 400 tysięcy, wniosek będziemy składać w 2019 roku. I teraz ja rozmawiałam z firmą Tauron o możliwości wymiany opraw oświetleniowych właśnie przy współudziale firmy Tauron, ale to rozwiązanie byłoby podobne do tego z 2010 roku. Przypominacie sobie Państwo, prawda? Ale to jest kosztowne rozwiązanie, więc my najpierw wykorzystajmy te środki, które mamy do dyspozycji, a potem podejmiemy decyzję, czy resztę lamp z Tauronem, czy może inny sposób się znajdzie. Więc póki co nie mówimy o wymianie, proszę, w szerszym zakresie z firmą Tauron. Na razie wykorzystajmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli takie rozwiązanie mogę Państwu zaproponować. No dziękuję. Ja też jeszcze mogę tylko słowo od siebie, jako audytora. Ja rozumiem, że całość gminy chciałaby się zmodernizować, każdy chciałby skorzystać z tego, co się dzieje. Natomiast no, staramy się, czy tutaj właściwie gmina prowadzi swoje działania w taki sposób, aby zapewnić Państwu taką modernizację, ale żeby ona była racjonalna, racjonalna finansowo. Oczywiście można by było podjąć działania i wymienić dzisiaj w całej gminie, ale koszt dofinansowania, czy to dofinansowanie w wartości aż 85% i tak wystarczyłoby tylko na połowę opraw. Za drugą połowę w 100% musiałaby zapłacić gmina. Wydaje mi się, że bardzo racjonalne jest przeczekanie tego roku, a przy okazji zapoznanie się z tą technologią, zobaczenie jak te oprawy funkcjonują, czy jesteście Państwo zadowoleni z trybów, które pracują, czy redukcje mocy są właściwe i tak dalej, i te wszystkie pozostałe elementy związane z użytkowaniem bieżącego produktu, przeczekać rok i za rok po raz kolejny z dodatkowym dofinansowaniem
skorzystać z kolejnego etapu tego programu, bądź jak Pani Wójt tutaj wspomniała, porozumieć się z zakładem elektrycznym. Tych dróg jest wiele, koncepcja jest na model ze całej gminy, ale zależy nam wszystkim, żeby nie drenować Państwa budżetu i Państwa pieniędzy i zrobić to racjonalnie. A żeby było to racjonalnie, musi to być podzielone na etapy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję Panu bardzo za informację. I przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, omówienie drugiego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wieluń. Bardzo proszę Panią Annę Beks. Dzień dobry Państwu. Obecnie jesteśmy po dwóch przetargach nieograniczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszej gminy. Pierwszy odbył się 9 listopada, a drugi odbył się 27 listopada. Oba te przetargi zostały unieważnione ze względu na zbyt duże ceny. Dodam tutaj, że w pierwszym przetargu tuż przed otwarciem ofert nasza gmina przeznaczyła 660 tysięcy na odbór zagospodarowania odpadów. Obie te oferty przekroczyły znacznie budżet, bo ponad 50%. Zarówno firma, która odbiera od nas obecnie śmieci, czyli pan Zbigniew Strach, jak i ekosystem BIS. Po pierwszym przetargu podjęliśmy działania, że zrezygnujemy z jednego z koszy, ogłaszając drugi przetarg. W wyniku drugiego przetargu sytuacja się nie zmieniła, ponieważ firma, która w pierwszym przetargu dała najlepszą ofertę cenową, w drugim przetargu nawet nieco wzrosła. Natomiast pan Zbigniew Strach bardzo niewielką ilością spadł, ale mówimy tutaj o kwocie 1 200 000, gdzie w ubiegłym roku była to kwota 660 tysięcy. Różnica między pierwszym a drugim przetargiem była taka, że z trzech koszy zeszliśmy tak naprawdę na dwa, licząc na to, że te koszty spadną. Jednak wynik pokazuje tutaj, że jednak nie, więc koszt tutaj nie miał znaczenia w tej kwestii. Jeśli chodzi ogólnie o odbiorców śmieci, o firmy zajmujące się gospodarką odpadową, oni tutaj te wzrosty ceny tłumaczą podwyżką cen wynikających z zagospodarowania odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a także tłumaczą to wzrostem cen paliwa, wypłatą minimalną dla pracowników oraz tym, że niestety odpady są dalej segregowane nieprawidłowo. Są zanieczyszczone resztkami bądź mieszane z innymi frakcjami, co powoduje, że przekazanie odpadów segregowanych do recyklera wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dodam tutaj jeszcze, że tak naprawdę nie byliśmy jedyną gminą w powiecie pobudzkim, która ogłaszała przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podobna sytuacja obecnie ma miejsce w jednej z naszych sąsiednich gmin. Tam również te koszty w tym momencie według nowego przetargu wzrosłyby dwukrotnie. Tutaj w tej chwili u nas byłaby to różnica 66%, jeśli przyjęlibyśmy ofertę z drugiego przetargu. Stąd jest decyzja o trzecim przetargu, który będzie ogłoszony 4 grudnia. Będzie on ogłoszony tak naprawdę na tych samych zasadach, na których był ogłoszony drugi przetarg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Przejdziemy do punktu 9 porządku obrad. Informacja o pracach wykonywanych w systemach gospodarczych oraz prowadzonych inwestycjach w gminie Wieluń w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę pana Krzysztofa Sumiana na przedstawienie. Dzień dobry Państwu. Przedstawię informację o pracach wykonywanych w systemie gospodarczym oraz prowadzonych inwestycjach obecnie w gminie Lipie w okresie międzysesyjnym. I tak, jedną z prac, które wykonujemy, jest to wykonanie chodnika w miejscowości Giętkowizna. Tam od miesiąca października rozpoczęły się prace przy budowie tego chodnika. Chodnik jest zlokalizowany wzdłuż krawędzi drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Długość chodnika planowanego do wykonania to jest około 500 metrów. Jest on ograniczony krawężnikiem betonowym od strony drogi na wierzchni asfaltowej, natomiast od strony ogrodzeń obrzeżem betonowym. Na szerokości zjazdów zabudowane są obustronnie krawężniki najazdowe. Chodnik jest wykonywany w taki sposób, aby umożliwiać dopasowanie się wysokościowo do istniejących zjazdów. Jest tam zastosowany spadek 2% w kierunku krawędzi jezdni.
Na dzień dzisiejszy zostały zrealizowane prace na odcinku około 250 metrów i prace te są wykonywane sposobem gospodarczym przy udziale osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipień. Kilka zdjęć z tej inwestycji, tak wyglądało to jeszcze przed rozpoczęciem robót, patrząc od końca miejscowości Giętkowizna. Tutaj już zabudowano będziemy krawędzi wraz z obrzeżem na ławie betonowej. I częściowo czy też ten chodnik jest także z kostką brukową założoną. Drugie zadanie, które realizujemy, jest to remont budynku świetlicy w miejscowości Lindów. I tam, przypomnę, prace rozpoczęły się we wrześniu. Polegają one na wykonaniu remontu elewacji zewnętrznej budynku świetlicy Lindowie. Prace te również są prowadzone systemem gospodarczym z udziałem osadzonych pracujących na rzecz gminy Lipień. Zakres prac przewidzianych realizacji to było m.in. wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiana dwóch sztuk okien i dwóch sztuk drzwi zewnętrznych, wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie obróbek blacharskich dachu, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, zabudowa obrzeży betonowych wokół budynku, tam gdzie był teren nieutwardzony, wraz z wykonaniem opaski z kostki lutowej wokół elewacji zewnętrznej budynku. Jeszcze należy dodać, że dodatkowo OSP Lindów dostarczyło tutaj materiały budowlane, takie jak podkład pod tynk elewacyjny na cały budynek oraz blachy na wykonanie obróbki części dachu. Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł łącznie około 30 tysięcy złotych. Tamte prace będą zakończone dzisiaj, najpóźniej w poniedziałek jakieś jeszcze prace porządkowe. I tak ten budynek elewacja frontowa wyglądała przed rozpoczęciem robót. Jeszcze widzimy też stare przełącze energetyczne, które też zostało przez firmę Tauron wymienione na tak zwaną plecionkę. Jest nowy przełącz zrobiony na powietrzny. Tutaj te pierwsze prace, które polegały na docieplaniu ścian zewnętrznych warstwą styropianu. Elewacja frontowa, tutaj drzwi wymienione między innymi, które zostały uzyskane z demontażu z jednej ze szkół. I tu już widzimy elewację gruntową, no bo tu gotową na tej ścianie bocznej. Tak budynek wygląda w dniu dzisiejszym. Drugi punkt jest to przedstawienie aktualnego planu działań inwestycyjnych gminy Lipień. Jest to zadanie związane z termomodernizacją świetlic w miejscowościach Parzymiech i Albertów. I tutaj co można powiedzieć, to że w dniu 22 listopada podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie tego zadania. Kwota umowy na zrealizowanie zadania to jest 1 987 070,53 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Z tego działania efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej, mieszkaniowej i północnej. Wykonawcą robót po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została firma EWH Dziedzicki i Marcin Dziedzicki z Konopic. Termin realizacji zadania przypada na dzień 28 czerwca roku 2019. I kilka takich najważniejszych jakby elementów, które będą przy tej termomodernizacji wykonane. Jeśli chodzi o budynek w Parzymiechach, jest to docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o długości 20 cm, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, w tym jedna brama zewnętrzna do garażu straży. Docieplenie konstrukcji dachowej wraz z jej wzmocnieniem. Te prace będą prowadzone nad salą zabaw oraz nad pomieszczeniami poddasza. Wymiana remontu szczelnego pokrycia dachowego, to istniejące zostanie wymienione na pokrycie z blachy stalowej łączonej na rąbek. Wymiana wyłazów dachowego, też m.in. wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Wymiana daszku nad wejściem od korytarza. Docieplenie pomieszczeń piwnicy bloczkami z betonu komórkowego. Wykonanie opaski wokół budynku, wokół elewacji tego budynku. Odbudowa instalacji odgromowej, remont oświetlenia zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Tutaj wszystkie istniejące oprawy i źródła będą wymienione na niskoenergetyczne. Wymiana źródła ogrzewania węglowego na biomasę, czyli pelet. I wymiana grzejników poza pomieszczeniami straży. Wszystkie dzięki są wymienione. Jeśli chodzi o Albertów, tutaj również jest docieplenie ścian przewidziane warstwą styropianu grubości 20 cm. Poza tym, jeśli chodzi o dach, który jest w Albertowie płaski, to będzie wykonana warstwa izolacji termicznej przeciwwodnej na istniejącym pokryciu dachowym.
również wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z bramą do pomieszczenia, gdzie jest wóz strażacki, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, opaska wokół budynku, będzie wykonana odbudowana instalacja oddomowa, wszystkie oprawy, źródła ciepła na niskoenergetyczne wymienione i piec będzie wymieniony z istniejącego na piec, który będzie ogrzewany biomasą i pelletem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Radny właśnie. Jeśli chodzi o prace wykonywane z udziałem skazanych, to w tej chwili jest tak, że kończymy limbów. Pan Andrzej Dwornik musi iść na zasłużony urlop, przynajmniej dwutygodniowy. Ci skazani trafią do miejscowości Giętkowizna, tam będzie pan Rzepka, pan Kilan, żeby przyspieszyć prace związane z realizacją chodnika. I potem po powrocie pana Andrzeja Dwornika będziemy kontynuować pracę m.in. zimnowodana czy grabarze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Informacja na temat wyników przetargu ogłoszonych w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę panią Katarzynę Mączkę. Dzień dobry, witam państwa. Przedstawię informację na temat wyników przetargu ogłoszonych w okresie międzysesyjnym. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę wodociągu z rur AC na rury PR w miejscowości Parzymiechy, etap drugi. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kolejny przetarg na termomodernizację świetlic wiejskich w miejscowości Barzymiech i Albertów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FUH Dziedzicki z Konopysk. Cena brutto 1 987 070,53 zł. Zostały również ogłoszone dwa przetargi nieograniczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie. Tutaj już pani Ania wspomniała, postępowania zostały unieważnione. Cena najkorzystniejszych ofert przewyższyła kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kolejny przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Lipie i jednostek organizacyjnych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Beskidzka Energetyka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Bielsko-Białej. Cena brutto za 1 jest 1 MWh 490,65 zł. Kolejny przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Lipie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Tauron Sprzedaż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Krakowa. Cena brutto za 1 MWh 420,66 zł. Zostały również ogłoszone trzy przetargi nieograniczone na sukcesywną dostawę opału, pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych. Wszystkie trzy przetargi zostały unieważnione. W pierwszym przetargu wykonawca odstąpił od podpisania umowy w związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia. W drugim przetargu złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu. Oferta nie odpowiada treści specyfikacji setnych warunków zamówienia. W trzecim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Został ogłoszony kolejny przetarg. Termin składania ofert do 6 grudnia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przejdźmy do punktu 11 porządku obrad. Informacja z realizacji wniosku mieszkańców zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy w Lipie. Proszę panią Olgę Kowalską. Dzień dobry. Informacja z realizacji wniosków zgłaszanych w okresie międzysesyjnym do Urzędu Gminy. Proszę państwa, 20 listopada do Urzędu Gminy zgłaszane były głównie wnioski dotyczące spraw porządkowych na terenie naszej gminy, które są wykonywane sukcesywnie przez pracowników interwencyjnych, a także były to wnioski związane z oświetleniem ulicznym. Wszystkie przez państwa zgłaszane przez państwa i mieszkańców gminy wnioski są przekazywane do firmy Tauron, która jest odpowiedzialna za bieżące utrzymanie instalacji na terenie naszej gminy. Te wnioski są zgłaszane niezwłocznie, nawet powiem kilkakrotnie, drogą mailową. Co tutaj jeszcze w tym punkcie chciałabym powiedzieć, prosić państwa o pomoc w lokalizacji jeszcze takich miejsc, które w tym roku przed zimą wymagałyby uporządkowania i zgłoszenia ich do urzędu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Dziękuję pani bardzo.
Bardzo proszę Pani Wójt. Ja mam jeszcze pytanie, czy któryś z wniosków, które były zgłaszane przez Państwa sołtysów czy radnych, został niezrealizowany? Będę pytała o to na każdej sesji. Ale bardzo pilnie tego, co zgłaszamy. Moja sesja jest prawa. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. W następnym punkcie 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady i Przewodniczącego Rady Gminy. Mamy ze Śląskiej Izby Rolniczej w odpowiedzi na pismo 20 listopada 2018 roku oraz przesłany projekt uchwały Rady Gminy Lipiec w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipiec. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej nie wnosi uwag do wyżej wymienionego projektu. Wy te pisma macie też w tych dokumentach. Jest jeszcze pismo do Starostwa Powiatu w Kłobucku wystosowane przez Panią Wójt odnośnie masztu budowy stacji bazowo-technicznej komórkowej w Plej. Też jest do oglądu, ja nie będę tego czytał, bo to jest długie. Także myśmy wydali negatywną, wnioskujemy odmowę wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Tu jest wszystko opisane i przedstawione. W 13. punkcie mamy informację przewodniczący Komisji o pracy poszczególnej komisji i wnioskach podjętych przez Komisję w okresie międzysesyjnym. Komisja budżetowa była się. Komisja budżetowa poza spotkaniem. Komisja budżetu poza spotkaniem na wspólnej komisji odbyła jego spotkanie. Tematem tego spotkania była opinia komisji w sprawie projektu budżetu gminy. Analiza stawek podatków, opracowanie planu komisji. Komisja rozważała jeszcze kwestie podwyżki pensji wójta i diet radnych i cała komisja jednogłośnie była za tym, aby utrzymać pensję wójta i diet radnych na tymczasowym poziomie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja rolnictwa nie odbyła się, no tak? Komisja rolnictwa w okresie międzysesyjnym się nie odbyła. Komisja Szkolnictwa, oświaty. Komisja oświaty zgodnie z planem pracy miała w listopadzie, więc teraz dziękuję bardzo. 11 grudnia, godzina 14. Komisja rewizyjna też nie odbyła się. Dobrze, dziękuję bardzo. Informacja wójta gminy Lipiec pracy za okres od 20 listopada do 30 listopada oraz informacja w sprawie realizacji uchwał w wyżej wymienionym okresie. Bardzo proszę Panią Wójt. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy 8. kadencję naszego samorządu. No, dla mnie czy dla wielu z Państwa jest to kolejna kadencja. Cieszę się, że ona jest i że mam możliwość pracy, współpracy i spotkania się z Państwem. Bardzo bym chciała, aby ta praca w tej kolejnej kadencji była bardzo intensywna, bardzo dynamiczna i przede wszystkim systematyczna. Chciałabym również, żeby te wszystkie działania, które tutaj były przedstawiane lub które będą przedstawiane, żeby przede wszystkim odbywały się na bazie szerokich konsultacji społecznych. Do tej pory te konsultacje odbywały się, ale w szczególności dotyczyły takich większych zadań, ale teraz zarówno wójt, jak i pracownicy urzędu będą spotykać się z mieszkańcami albo z przedstawicielami mieszkańców, nawet w takich drobnych sprawach. Tak jak już mówiłam ostatnio, nawet cały co? Ciągle zapomnę, jak się to nazywa. Proszę? No właśnie. Szanowni Państwo, chciałabym, żeby te problemy były rozwiązywane po prostu na bieżąco. I tutaj Rada Sołecka, sołtys, radny czy organizacje działające na terenie danej miejscowości mogłyby bardzo czynnie w tych spotkaniach i w tych rozmowach uczestniczyć. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 39 Statutu Gminy przedstawię Państwu krótkie sprawozdanie. To sprawozdanie będzie dotyczyło, obejmowało tylko okres 10 dni od ostatniej sesji, ale mam nadzieję, że będzie interesujące i będzie zawierało merytoryczne elementy, które są związane z działaniami gminy.
Jeżeli chodzi o zarządzenia wójta, one są publikowane na bieżąco w BIP-ie. Ja tylko podam, czego dotyczyły. Zarządzenia były cztery, dotyczące udzielenia upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego. Dotyczy tutaj zmiany w urzędzie, o której powiem na samym końcu. Kolejne zarządzenie dotyczyło powołania nowej komisji mieszkaniowej, zmian w budżecie gminy i zarządzenie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia. Szanowni Państwo, 22 listopada spotkałam się z mieszkańcami Zimnowody. To spotkanie dotyczyło możliwości wynajmu budynku po byłej szkole w Zimnowodzie przez Stowarzyszenie Otwarte Okna na działalność dydaktyczno-wychowawczą i pozaszkolną prowadzoną w formie placówki niepublicznej. Stowarzyszenie zgłosiło zamiar wynajęcia całego budynku, jednak nie wyklucza działania funkcjonującej świetlicy. Kolejne spotkanie odbędzie się w pierwszej części zebrania sołeckiego, a mianowicie już 12 grudnia. Te zebrania będą wcześniej, ponieważ jest ich 19, a do 20 któregoś stycznia musimy je zakończyć. Szanowni Państwo, mieszkańcy Zimnowody na kolejnym spotkaniu zgłaszali potrzebę rozmowy z przedstawicielami powiatu kłobuckiego odnośnie ośrodka zdrowia w Parzemiechach, a także w kwestii transportu publicznego. Wyrażam wielką nadzieję, że te problemy znajdą się w porządku spotkania z mieszkańcami. Tak jak już tutaj Pan Krzysztof przedstawiał, rozpoczynamy termomodernizację świetlic wiejskich w Parzemiechach i Albertowie. Pamiętamy o problemach, które zaistniały w czasie termomodernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego w Lipiu, czy też zespołu szkolno-przedszkolnego w Parzemiechach, czy Urzędu Gminy. Ja już nie będę do tego wracać w żaden sposób, ale chcę powiedzieć tak. Wszystkie okna, drzwi, grzejniki będą zinwentaryzowane i tą inwentaryzację, no przykro mi, ale nie mam tutaj ze sobą tej karteczki, może Pan Krzysztof ma ile grzejników, ile okien, bo mieliśmy to na spotkaniu, ale tu nie mam u siebie w wystąpieniu, ale to przedstawimy na następnej sesji, czy na komisji wspólnej, to nasz będzie wkrótce. I teraz tymi grzejnikami, czyli tymi materiałami z odzysku będzie dysponowała Pani Ewa Wiela, tak jak do tej pory to było. One będą zamieszczone w jednym pomieszczeniu, gdzieś zgromadzone. I teraz oczywiście, jeżeli są budynki użyteczności publicznej, to te grzejniki, czy drzwi, czy okna będzie można wykorzystać. Jeżeli, no bo w większości to są takie remonty, jeżeli zostanie jeszcze tych wszystkich pozyskanych czy odzyskanych materiałów, to być może tutaj do GOPS-u je również przekażemy, żeby GOPS tym osobom, które są bardzo nisko uposażone, aby mógł z tego, te rodziny mogły skorzystać. Druga sprawa dotyczy kwestii zgłaszania uwag. My nie zgłaszamy uwag do firmy, bo firma to ma wykonywać to, co jest przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie problemy związane z tymi inwestycjami zgłaszamy do koordynatora, którym jest Pan Krzysztof Słomian. I tutaj Pan Słomian będzie przeprowadzał uzgodnienia ze mną, czy rozmowy z firmą, aby być może coś jeszcze można tańszym kosztem po prostu wykonać. W tym tygodniu mieliśmy spotkanie takie konsultacyjne w Parzemiechach z Radą Sołecką, ze Strażą, z radnymi. Powiem, że było bardzo dużo osób i chcę powiedzieć, że we wtorek, w następnym tygodniu mamy kolejne spotkania, ale już z przedstawicielami firmy i spotykamy się o 17 w Albertowie, a o 18 w Parzemiechach. I
wszystkie uwagi, wnioski, sugestie Państwa proszę zgłaszać. Takie spotkania konsultacyjne będą się odbywać wszędzie tam, gdzie przewidziane są takiego typu działania. Wczoraj odbyło się posiedzenie zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozmawialiśmy tak ogólnie, powiem, o działalności ratowniczo-gaśniczej. Jest również na stronie internetowej, na naszym fanpage'u taka prezentacja dotycząca czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Zachęcam do zapoznania się. Oczywiście najważniejszą inwestycją w zakresie bezpieczeństwa w roku 2019 będzie zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o budynek byłej szkoły w Albertowie, to zakończyło się postępowanie przetargowe. Proponowana minimalna kwota wynosiła 190 tysięcy. Nikt nie zgłosił się, nikt nie był uczestnikiem tego postępowania. Mam gorącą prośbę do pani Ani Komendackiej, ale również do pani radnej Podgórskiej czy pana sołtysa Jacka Nisponia o przeprowadzenie dalszych rozmów z mieszkańcami w tym zakresie. Już był. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o budowę kanalizacji w Parzymiewach, tutaj też krótko, ja nie będę mówiła tutaj przedmiotu jakby merytorycznego zakresu inwestycji, ale powiem zupełnie o czymś innym. Pani Kasia Mączka przedstawiała, że przetarg został rozstrzygnięty pierwszy, ale został unieważniony, ponieważ w budżecie no nie mieliśmy 4 100 000 z przeznaczeniem na kanalizację, na drugi etap kanalizacji w Parzymiewach. Na razie mamy gwarancję dofinansowania w kwocie 1 000 000 zł. W tamtym tygodniu już byłam w instytucji pośredniczącej subregionu północnego, czyli w Częstochowie, w Wydziale Funduszy Europejskich u pana Wojciecha Ostaszewskiego. Jeżeli subregion północny utrzyma nadal wskaźnik wykonania i wykorzystania funduszy unijnych, to jest szansa, że subregion północny otrzyma dodatkowo 16 czy 18 milionów takiej nagrody za to, że dobrze wykonał wskaźnik wykorzystania środków unijnych. I teraz ta informacja dotycząca dodatkowych środków, bo te środki dodatkowe będą, tylko po pierwsze, nie wiemy, czy to będzie do końca pierwszego kwartału, czy do końca drugiego kwartału, czyli czerwiec. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli my inwestycje zakończymy do października, czy listopada, nie wiem, czy ten konkurs, który ogłoszą, czy przyznanie środków, które będą ogłoszone do wykorzystania, czy my je w 2019 roku otrzymamy. Bo jest szansa na to, ja już mówiłam kiedyś wcześniej, prawda, że albo to będzie 1 000 000 zł, no może 2. Tutaj trudno mówić po prostu, bo my nie wiemy, jak ten wskaźnik wykorzystania będzie wyglądał. Niemniej jednak chciałabym powiedzieć, że będziemy robić wszystko, aby te środki uzupełnić, bo 20-procentowe dofinansowanie w naszej gminie nie wchodzi w grę, bo to jest dofinansowanie zbyt małe. Nas interesuje takie dofinansowanie 80-85%, to wtedy jest to w gestii gminy. Więc tutaj Rada Gminy też będzie pisała swoje stanowisko, ale to dopiero wszystko będzie po przetargu, który ogłosimy w grudniu, w połowie grudnia przed świętami i będziemy czekać na jego rozstrzygnięcie w styczniu i zobaczymy, jakie będą koszty, jakie to będą kwoty. Myślę, że jeżeli nas sytuacja zmusi do tego, to będziemy musieli ten deficyt budżetowy albo z wojewódzkiego funduszu sfinansować, albo nie wiem, z innych źródeł, a potem dopiero z tych środków otrzymanych po prostu spłacić.
czy na przykład dostajemy 1 000 000 zł, ten 1 000 000 jest gwarantowany i czy przy tej niepewności 3 000 000 trzeba zrezygnować z tego 1 000 000, czy robić też wszystko, aby ten 1 000 000 wykorzystać i jeszcze kolejne dostać. No to jest cały dylemat i to jest podstawowe pytanie po prostu. Szanowni Państwo, bardzo bym prosiła teraz jeszcze Pana Przewodniczącego o to, aby Rada wypowiedziała się no najlepiej w sposób indywidualny, jeżeli chodzi o sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAM. Państwo żeście już raz mówili na komisji wspólnej, ale no obrady sesji są nagrywane, więc dobrze by było, gdyby się wypowiedzieć w tej kwestii. Chciałabym powiedzieć, że w pierwszym przetargu nie złożono żadnej oferty. W drugim przetargu złożono ofertę 3077 zł. W trzecim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W czwartym przetargu 4340. W piątym przetargu jest jedna oferta 5140 zł. Jest to oferta z Warszawy. I bardzo bym prosiła Pana Przewodniczącego i Radę Gminy o takie naprawdę krótkie wypowiedzi w tym zakresie. Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do przetargu na wywóz śmieci. Tak jak tu przedstawiła Pani Ania Beksa, no ceny są bardzo wysokie. Pani Beksa przedstawiała, dlaczego takie. Przypomnę jeszcze raz, że do pierwszego przetargu nasza gmina miała kwotę w budżecie 660 tysięcy. No nie rozstrzygnęliśmy, kwoty są ponad 1 100 000 200, prawda? Tutaj to widać bardzo wyraźnie. W drugim przetargu myśmy podwyższyli jakby tą kwotę, którą gmina zaczyna przeznaczyć, znaczy zamierza przeznaczyć do 800 tysięcy. Ale kwoty są ponownie takie, jedna jest wyższa, druga jest ciut niższa. Szanowni Państwo, obecnie mieszkańcy płacą 9 zł za odosobę, prawda? Jeżeli trzeci przetarg nie da lepszego rozstrzygnięcia, to ja nie wiem, czy będzie sens już organizacji kolejnych przetargów. My musimy tą cenę po prostu przyjąć. I wtedy ta cena od mieszkańca no będzie w granicach, jeżeli takie byłyby ceny teraz, w granicach 15 zł. Szanowni Państwo, ja bym jeszcze chciała przedstawić, jak to jest w innych gminach. Jeżeli chodzi o gminę Powów, to obecnie są negocjacje w sprawie podwyżki. Mieszkańcy płacą 9,70, ale jakie te podwyżki będą, nie wiem, bo to nie ma wynegocjowanej ceny. Opatów ma 8 zł, mają przetarg do czerwca, ważny 2019. Mieśle jest na takim samym etapie jak my, kwota była podobna, więc ceny też będą podobne. W Parkach jest przetarg w czerwcu 2019, we Wręczycy też. Przetarg i w Kłobucku, i w Krzewicach czerwiec 2019. Czyli w sumie to te podwyżki obejmą gminę Lipie i gminę Miedźno póki co. No i w następnym roku i Powów, bo w następnym roku to już wszystkie gminy będą tymi podwyżkami. Nie wiadomo, czy większe, czy bardzo duże, bo one mniejsze nie będą. Te ceny będą rosły z każdym rokiem, bo z każdym rokiem wzrastają opłaty środowiskowe. W 2020 roku ta opłata środowiskowa ma wzrosnąć o ponad 300 zł. Także tutaj po prostu no te ceny no, chyba będą duże. Ja życzę sobie i Państwu, żeby były jak najniższe. Nie wiem, czy się, znaczy chciałabym sobie życzyć, żebyśmy mieli możliwość jakby negocjacji lepszej ceny, ale póki co są przetargi i to Państwu będziemy na bieżąco przedstawiać. Szanowni Państwo, w połowie listopada przeprowadziłam też rozmowę z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu. Firma przygotowuje dokumentację techniczną, przy czym najpierw firma twierdzi, że musi wybudować gazociąg do Krzewic.
Niby plany są takie, że do 2021 roku ten gazociąg ma powstać. Ale to jest nie na pewno. Mogą być opóźnienia i to jeszcze kilkuletnie. Ale jest taki problem, że jeżeli mieszkańcy czy firmy jakby zgłoszą zapotrzebowanie na gaz i to zapotrzebowanie byłoby na tyle duże i opłacalne, że firma mogłaby wcześniej przystąpić do dokumentacji, do opracowania dokumentacji technicznej i do budowy gazociągu. Szanowni Państwo, z tego co Pani Basia Bukalska rozmawiała z przedsiębiorcami, to wiem, że no, jakby potrzeby są bardzo duże. No, nie wiadomo, jak to później będzie z płatnością. W założeniach jest to wszystko na ten czas bardzo korzystne. Ja poproszę przedstawiciela spółki gazowniczej o albo bardziej takiego doradcę, którzy są przez tą spółkę powołani, o spotkanie z Państwem i z przedsiębiorcami i też planuję rozmowę na ten temat. Tutaj też Rada Gminy powinna podjąć stanowisko w tym zakresie, ale to dopiero może po rozmowie z przedsiębiorcami. Szanowni Państwo, rozstrzygnęliśmy przetarg na oświetlenie uliczne i jak to wygląda z oświetleniem ulicznym i oświetleniem obiektów użyteczności publicznej. Pierwszy przetarg to jest oświetlenie uliczne. Proszę popatrzeć, może dalej, te następne slajdy, bo to są już przetargi. Dalej, teraz mamy. Koszt zakupu energii w 2017 roku za 1 MWh był 236 zł 4 grosze. Teraz mamy 420 zł. Jest to podwyżka o ponad 78% ceny energii. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne. Ale to nie jest jeszcze koniec, bo w tym roku kończą nam się już negocjacje w zakresie dzierżawy słupów i utrzymania instalacji. Do tej pory za dzierżawę słupów płaciliśmy 9,69 netto za jeden punkt świetlny. Jak będzie teraz, trudno powiedzieć, czyli ta cena oświetlenia to jest jeszcze część, bo jeszcze teraz, tak jak mówię, i dzierżawa słupów, utrzymanie to są jakby kolejne koszty. To tak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o obiekty użyteczności publicznej, to cena w 2017 roku była 236 zł za 1 MWh. Teraz mamy najtańszą ofertę 420 zł. Podwyżka jest ponad 91%, praktycznie 92%. Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że może zacytuję wypowiedź ministra energii, pana Tchórzewskiego, który za Polską Agencją Prasową tutaj sprzed wczoraj, zacytuję. Minister stwierdził, że sam wie o tym, że samorządy odczują skutki podwyżki energii, ale nie będzie żadnych dopłat i zwolnień jak do osób indywidualnych. Mieszkańcy mają otrzymać jakieś dopłaty, samorządy odczują boleśnie tą podwyżkę, ale żadnych dopłat ministerstwo nie przewiduje. Moja prośba jest gorąca, aby pani skarbnik i Rada Gminy na komisji wspólnej jednak odniosła się do tych podwyżek, dlatego że na pewno mogę powiedzieć, że nie wystarczy pieniędzy tych 7 milionów dla oświaty. Bo jednak utrzymanie tych obiektów, oświetlenie obiektów użyteczności publicznej typu szkoły, ja już tam nie mówię remisy, bo to są może niewielkie, ale urząd,
no te podwyżki są znaczące i to w budżecie po prostu gminy na nowy rok musi się znaleźć, ewentualnie musimy mieć świadomość, że tych pieniędzy po prostu braknie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sezon zimowy, to mam nadzieję, że wszyscy zapoznali się, kto odśnieża w swojej miejscowości, że Państwo i mieszkańcy otrzymaliście listy, więc tu jakby nie będę już szerzej o tym mówiła, ale jednak chciałabym bardzo gorąco zaapelować do mieszkańców, tutaj do Państwa sołtysów, radnych o to, że jeżeli mamy chodnik, to dobrze by było, gdyby ten odśnieżyć, prawda, bo wszyscy chcemy budowy chodników, a potem jak już są pobudowane, to potem nie ma kto posprzątać od strony drogi, tylko rosną aż 2 metry, ewentualnie zalewa śnieg i też nie ma go kto odśnieżyć. Zachęcam Państwa, żebyśmy się szanowali wzajemnie i jednak tak może nawet dla relaksu, prawda, to ten chodnik odśnieżyć. Szanowni Państwo, w sposób jeszcze bardzo szczegółowy chciałabym Państwa prosić o wysłuchanie i za życzliwość w tej kwestii, jeżeli chodzi o budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play. O to, o czym wspominał Pan Przewodniczący, Państwo otrzymaliście pisma, ale ja jednak się chcę do tego pisma odnieść w sposób dość szczegółowy. 7 listopada do naszego urzędu wpłynęło pismo ze starostwa odnośnie wszczęcia postępowania dotyczącego otrzymania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce położonej w centrum Parzeniek. Gmina zaproponowała działkę koło hydroformy. Państwo pamiętacie tą kwestię, prawda? My do końca nie wiemy, co zrobi jeszcze Play, ale musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że działka przy hydroformie, myśmy się staraliśmy się ustalić właścicieli i chodzi o to, że dla jednej działki jedna ze stron postępowania, więc władający tą nieruchomością sąsiednią, nie żyje. I to nas obliguje do odnalezienia spadkobierców, ewentualnie ustanowienia kuratora, który będzie działał w imieniu osoby zmarłej. I to po prostu ta sytuacja, no jest to trudna sytuacja, komplikuje sprawę na tyle, że to postępowanie, które ma na celu odnaleźć tych spadkobierców czy ustalić kuratora, będzie długotrwałe w czasie. I teraz trudno powiedzieć, jak do tego podejdzie Play, bo jeżeli będzie chciało już wybudować ten maszt, to już wybuduje niestety w centrum Parzyniek. Nasza gmina Lipie wysłała, myśmy wysłali w imieniu gminy Lipie pismo, w którym bardzo dokładnie jest opisywana sytuacja dotycząca bliskiej odległości masztu od krawężnika, od krawędzi chodnika, że istnieje ryzyko katastrofy budowlanej, że działka jest własnością gminy będąca w użytkowaniu wieczystym, więc my na pewno jakby stracimy na wartości tej działki, że jest to strefa ochrony konserwatorskiej, bo przecież jest park potocki, że miejsce lokalizacji masztu budzi sprzeciw ze względu na to, że jest promieniowanie, że chodzi o zdrowie, życie, o szkołę, o degradację krajobrazu. Ale czy te argumenty dla starosty będą merytorycznymi argumentami, nie wiem. Niemniej jednak no, istnieje duże ryzyko, że ten maszt powstanie w centrum Parzynia. Szanowni Państwo, uczestniczyłam w spotkaniu dotyczącym transportu publicznego, zbiorowego transportu publicznego. Proszę bardzo Prezydium Rady Gminy o spotkanie po sesji, dlatego że na kolejnej komisji wspólnej bardzo chciałabym, aby w imieniu Rady Gminy przyjechali przedstawiciele
PKS-u częstochowskiego, również Regionalna Izba Obrachunkowa zmieniła już jakby to nazwać dobrze, proszę? Znaczy może nie do końca stanowisko, ale staje się tutaj taka bardziej elastyczna, jeżeli chodzi o finansowanie przez samorządy dopłat do publicznego transportu zbiorowego. Państwo radni i sołtysi otrzymaliście pismo dotyczące budowy stacji bazowej Play oraz list intencyjny Tauronu dotyczącego warunków najmu urządzeń oświetlenia ulicznego przez gminę Lipie, co jest nam bardzo potrzebne przy składaniu tego wniosku o oświetlenie uliczne. Bez tego listu intencyjnego po prostu niemożliwe jest złożenie do 4 grudnia projektu. Na sam koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani Barbarze Łosik za 43-letnią pracę na rzecz gminy Lipie. Pani Barbara już odeszła na zasłużoną emeryturę. Dziękuję w imieniu państwa i swoim własnym za lata owocnej pracy, współpracy. Za panią Łosik pracuje już pani Edyta Meron. Pani Edyta pracuje od września, wrzesień, październik, listopad, to są 3 miesiące i mam nadzieję, że dobrze będzie się zajmowała meldunkami, dowodami i kadrami. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli chodzi o wykonanie uchwał, to wszystkie uchwały zostały wykonane bez żadnych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani wójt za obszerną informację z pracy gminy Lipie w okresie międzysesyjnym. I jeżeli chodzi o te autobusy szkolne, każdy radny wypowie się może, ja poproszę w wnioskach, zapytam jego o wypowiedziach w punkcie 26. A teraz ogłaszam 10 minut przerwy. Na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 20 o finansach publicznych Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. Dokonuje się zmian budżetu gminy na rok 2018, jak następuje. Z tego, co tutaj widzę, jest zmniejszenie wydatków. Bardzo proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. Zwiększamy dochody o kwotę 93 585 zł, co wynika ze zwiększenia subwencji o kwotę 13 585 zł i zwiększenia wpływów z usług za odpłatne zadłużywianie w oświacie w kwocie 80 tysięcy. I co za tym idzie, wydatki zwiększamy o tą samą kwotę, czyli w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 13 585 i o kwotę 80 tysięcy w stołówkach szkolnych na wydatki związane z dożywianiem dzieci. I w przesuwanych wydatkach kwotę 61 790 zł. I tak, zmniejszamy w pomocy społecznej kwotę 29 850 zł. W edukacyjnej opiece wychowawczej 18 100 zł. I w dziale rodzina 13 840 zł i kwotę tą przesuwamy na wydatki związane z oświatą. To jest 14
w gimnazjach oraz 4100 zł w szkołach podstawowych i kwotę 40 690 zł w gospodarce odpadami na wywóz nieczystości. I to jest wszystko w tej uchwale. Czy jakieś pytania? Dziękuję pani skarbnik za wyjaśnienie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Rzeszczykowski Zbigniew za. Wojciech Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Klimaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kochala Ryszard. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Paweł Dawid. Za. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Za. Widela Mariusz. Za. Woźniak Piotr. Za. Proszę następną uchwałę. Uchwała numer 2, łamane przez 8 przez 2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych. Punkt pierwszy. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, jest to kwota 664 zł. W punkcie B powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 770 zł. W punkcie C powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1045 zł. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od osi jezdnych stawki te przedstawia poniższa tabela, którą wszyscy Państwo mają do wglądu. Punkt trzeci. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów. Podpunkt A. 3,5 tony do poniżej 12 ton 1232 zł. Punkt B. Równej lub wyższej niż 12 ton. Kwoty przedstawia poniższa tabela, którą Państwo widzą. Punkt czwarty. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, to jest kwota 363 zł. Punkt piąty. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki te określa poniższa tabela. Punkt szósty. Od autobusów, że w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, podpunkt A mniejsze niż 22 miejsca 978 zł, podpunkt B równej lub większej niż 22 miejsca 1947 zł, paragraf drugi. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do celów dowożenia dzieci i młodzieży do szkół. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 39 łamane przez 278 łamane przez 2017 Rady Gminy Lipie z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf piąty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to kto jest właśnie przy sobie głosowaniu? Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Wojciech Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Klimaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Majszak Jacek, a nie ma, Mączka Janusz, Paweł Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof,
Widera Mariusz i Woźniak Piotr. Za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 2, łamane przez 9 przez 2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Lipie. Punkt pierwszy. Od gruntów, podpunkt A, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 metra kwadratowego powierzchni 81 groszy. Punkt B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 hektara powierzchni 4,63 zł. Podpunkt C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni 0,32. Podpunkt D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 metra kwadratowego powierzchni 3,04 zł. Punkt drugi. Od budynków lub ich części, podpunkt A, mieszkalnych od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 0,70. Punkt B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 18 zł. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 10,98 zł. Podpunkt D. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez przedmioty udzielające tych świadczeń od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 4,78 zł. Podpunkt E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej 5 zł. Punkt C. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt C ustawy ust. 3, 3 i 7. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 39 łamane przez 276 łamane przez 2017 Rady Gminy Lipie z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. I paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Borys Maria. Za. Kilan Andrzej. Za. Kilan Zbigniew. Za. Klimaszewski Mirosław. Za. Kąt Izabela. Za. Kotala Ryszard. Za. Kuc Ewa. Za. Mączka Janusz. Za. Pawelec Dawid. Za. Podgórska Alicja. Szczepaniak Krzysztof. Za. Widera Mariusz. Za. I Woźniak Piotr. Za. Dziękuję bardzo. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 2 łamane przez 10 przez 2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o podatku rolnym Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie ogłoszono w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł
Za 1. Co to? Finta. Finta, tak. To kwoty 50 zł za jedną tonę. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 39/277/2017 Rady Gminy Lipiec z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipiec. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Sejm się pytania. Jeżeli nie mam, to kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Dworec Marian. Za. Kilan Andrzej. Za. Kilan Zbigniew. Za. Klimaszewski Mirosław. Za. Kont Izabela. Za. Kotala Ryszard. Za. Kucewa. Za. Mączka Janusz. Za. Pawelec Dawid. Za. Podgórska Alicja. Za. Szczepania Krzysztof. Za. Widera Mariusz. Za. Woźniak Piotr. Za. Dziękuję bardzo. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 2/11/2018 Rady Gminy Lipiec z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu gminy Lipiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. W paragrafie 1. Uchwala się roczny program współpracy samorządu gminy Lipiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. W paragrafie 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Dworec Maria. Za. Kilan Andrzej. Za. Kilan Zbigniew. Za. Klimaszewski Mirosław. Za. Kont Izabela. Za. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Za. Mączka Janusz. Pawel Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Za. Dziękuję bardzo. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 2/12/2018 Rady Gminy Lipiec z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipiec jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka urodziny 1000+. Na podstawie artykułu 7 ustawy o samorządzie gminnym i oświadczeniach rodzinnych Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. W paragrafie 1. Na każde żywo urodzone dziecko w okresie od stycznia 2019 do grudnia 2019 przysługuje jednorazowa zapomoga urodziny 1000+ w wysokości 1000 zł wypłacana ze środków własnych gminy. W paragrafie 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o zamieszkuje w sposób nieprzerwany przed urodzeniem się dziecka w gminie Lipiec przez okres co najmniej jednego miesiąca przed dniem porodu i nadal zamieszkuje wraz z dzieckiem w gminie Lipiec w chwili składania wniosku. Paragraf 3. Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodów rodziny. Paragraf 4. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Paragraf 5. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza lub położną. Paragraf 6. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Paragraf 7. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składa się na formularzu. Paragraf 8. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną, pieczą zastępczą albo dziecka przysposobionego w terminie do 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, pieczą zastępczą albo przysposobieniem.
nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Paragraf 9. Załącznikami do wniosku są: w przypadku dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną faktyczną albo dziecka objętego opieką rodziców zastępczych stosowne prawomocne postanowienie sądu. Oświadczenie o zamieszkiwaniu rodzica opiekuna prawnego wraz z dzieckiem na terenie gminy Lipie. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Oświadczenie, że matka, ojciec, opiekunowie czy rodzice zastępczy nie ubiegają się lub nie została im przyznana jednorazowa zapomoga tego typu w innej gminie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Paragraf 10. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Paragraf 11. Traci moc uchwała nr 40/310/2018 Rady Gminy Lipiec dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka urodziny 1000+. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja mam pytanie. Ile w bieżącym roku zostało wydanych takich zapomnień? Przystanek. Witam Państwa bardzo serdecznie. W bieżącym roku złożono 50 wniosków o jednorazową zapomogę 1000+, z czego 46 wniosków już zostało rozpatrzonych, 4 wnioski będą rozpatrzone w miesiącu grudniu. A jeszcze jedno pytanie, a czy to jak to rzutuje na przyrost naturalny po prostu do innych lat, nie? Czy to się zwiększyło? Przyrost naturalny jest w zasadzie na takim samym poziomie. Proszę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Wojc Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Klimaszewski Mirosław. Kąc Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Łączka Janusz. Paweles Dawid. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz. I Woźniak Piotr. Za. Dziękuję bardzo. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 2, uchwalona przez 13/2018 Rady Gminy Lipiec dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym dokonuje się zmian budżetu gminy na rok 2018, jak następuje, i bardzo proszę panią skarbnik o wyjaśnienie. W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 170 tysięcy zwiększamy dochody o kwotę 170 tysięcy i zwiększamy wydatki o kwotę 170 tysięcy z przeznaczeniem na 30 tysięcy na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i 140 tysięcy na oświatę, na wynagrodzenia i składki. I to wszystko. Dziękuję bardzo. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przyznaję się pytania. Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem tej uchwały? Szykowski Zbigniew za. Wojt Maria. Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Klimaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuzewa, Mączka Janusz, Paweles Dawid, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Dziękuję bardzo. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 2, łamane przez 14/2018 Rady Gminy Lipiec dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o działalności leczniczej Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym desygnuje się pana Janusza Mączkę jako przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Strzykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Limaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kudzewa. Mączka Janusz. Pawelec Dawid. Podgórska Alicja. Szczepaniak Krzysztof. Widera Mariusz. Woźniak Piotr. Dziękuję bardzo. Proszę o następną uchwałę. Uchwała nr 2 łamane przez 15 przez 2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Lipie. Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym. W związku z wyborem wójta gminy Lipie na kadencję 2018-2023 ustala się dla wójta gminy Lipie następujące wynagrodzenie miesięczne zgodnie z następującymi zasadami. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze 4700 brutto. Punkt drugi. Dodatek funkcyjny 1900 zł. Punkt trzeci. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%, to jest 940 zł. Punkt czwarty. Dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest 2640 zł. Traci moc, paragraf drugi, traci moc uchwała nr 46 łamane przez 350 przez 2018 Rady Gminy Lipie z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Lipie. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Byszczykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Limaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Pawelec Dawid, Podgórska Alicja, Szczepaniak Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Dziękuję bardzo. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 2 łamane przez 16 przez 2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym. W związku z wyborami Rady Gminy Lipie na kadencję 2018-2023 ustala się wysokość miesięcznej diety dla radnych Gminy Lipie oraz zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem mandatu radnego. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustala się miesięczne diety zryczałtowane w następującej wysokości. Podpunkt 1. Dla przewodniczącego Rady Gminy 1200 zł. Podpunkt 2. Dla pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Gminy 800 zł. Podpunkt 3. Dla drugiego wiceprzewodniczącego Rady Gminy 800 zł. Podpunkt 4. Dla przewodniczących stałych komisji Rady Gminy 800 zł. Podpunkt 5. Dla pozostałych radnych 750 zł. Paragraf 3. Punkt 3. W przypadku łączenia przez radnego kilku funkcji wymienionych w paragrafie 2 przysługuje tylko jedna dieta wyższa. W paragrafie 4. Radnym sprawującym jednocześnie funkcję sołtysa, pobierającym dietę na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje również dieta ustalona dla sołtysów na mocy odrębnej uchwały. Paragraf 5. Diety ulegają potrąceniu w okresie jednego miesiąca w następującej wysokości. Podpunkt 1. Za nieobecność nieusprawiedliwioną radnego na sesji lub posiedzeniu komisji 50%. Paragraf 6. Diety nie ulegają potrąceniu w przypadku nieobecności usprawiedliwionej wynikającej z wykonywania obowiązków bezpośrednio związanych z mandatem radnego. Podpunkt 2. Nie później niż w ciągu 3 dni od daty zaistnienia nieobecności, o której mowa w ustępie 1, radny może zwrócić się do osób wymienionych w ustępie 3 z pisemnym wnioskiem o usprawiedliwienie jego nieobecności. Punkt 3. Nieobecność usprawiedliwia. Podpunkt 1. Dla radnego na sesji Rady Gminy przewodniczący Rady Gminy
Podpunkt drugi. Dla przewodniczącego stałej komisji, zastępca przewodniczącego komisji na posiedzeniu tych komisji. Podpunkt trzeci. Dla członków komisji na posiedzeniu komisji, przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji. Punkt czwarty. W przypadku określonym w ustawie pierwszym przewodniczący rady lub przewodniczący komisji wpisuje na liście klauzulę obowiązki radnego. Paragraf siódmy. Podstawą do wypłacania diet są złożone podpisy na listach obecności prowadzonych przez pracownika obsługi rady gminy. Paragraf ósmy. Zwrot kosztów podróży służbowych będzie dokonywany na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy. Paragraf 9. Traci moc uchwała nr 6, łamane przez 53, przez 2015 Rady Gminy Lipiec z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipiec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za, Dworiec Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Rymaszewski Mirosław, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Padelec Dawid, Podgórska Alicja, Szczepaniak Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Dziękuję bardzo. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 2, łamane przez 17, przez 2018 Rady Gminy Lipiec dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy. Podstawa programowa jest dosyć rozbudowana, co Państwo radni to czytają. Rada Gminy Lipiec uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym. Zarządza się wybory organów jednostek pomocniczych, sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Lipiec zgodnie z terminarzem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wybór sołtysów poszczególnych sołectw oraz członków rad sołeckich nastąpi w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Lipiec oraz Urzędzie Gminy Lipiec. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Boris Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Klimaszewski Mirosław. Kąt Izabela. Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Padelec Dawid, Podgórska Alicja, Szczepaniak Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Dziękuję Panie Przewodniczący za przedstawienie uchwał. Przystępujemy do punktu 26. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. Może wrócimy do tego, jeżeli chodzi o ten autokar szkolny, żeby się każdy z radnych wypowiedział. Ja poproszę jeszcze przed tym wypowiedziami, żeby Pan Janusz Radny, Janusz Mączka przedstawił może nam, jakby to było, jeżeli ten autokar był wyzłomowany, jaka cena wchodzi w grę. Bardzo proszę. Prowadzę działalność, która zajmuje się słupem złomu i proszę Państwa, orientując się, ile waży ten nasz autokar. Waga całkowita 8400. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, cena złomu jest samochodowego 600 zł. No to wychodzi około 5000. Wiadomo, że wystawiając świadectwo kasacji jest potrącenie około 5% z wagi, bo mamy szkło, jest guma, jest tapicerka. Także z 8400 podejrzewam, że może być pół tony 600 kg potrącenia i później razy 600, nie? To jest 4800 na przykład, tak orientacyjnie podaję. Powiem jeszcze Państwu, bo rozmawialiśmy w czasie przerwy. Tutaj koledzy mówią, że silnik może być większa wartość, no bo jest niezużyty, ale tak mówię, my żebyśmy go mogli ściągnąć ze środków trwałych i otrzymać świadectwo kasacji, nie możemy go dzielić na drobne. Silnik, lampa czy koło komuś sprzedać. To nie wchodzi w rachubę, także on musi być
skasowane ewentualnie, albo ogłosić następny przetarg, ale 5 tysięcy to jest cena kasacji złomowa w tej chwili. A ile mamy? 5 tysięcy też jest groszy, tak? No ale poproszę się wypowiedzieć, Pani Janusz. Czy lepiej zarobić za tą cenę, czy kombinować tam z złomowaniem? Bo to odejdą opony, odejdą szkoły. Tak jak mówię, jeżeli jest ta cena 5,140, na złomie możemy nie uzyskać tego. Może być 4,800 albo 4,700. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Szczepaniak, jeżeli tutaj Rady Szczepaniak, proszę się wypowiedzieć na ten temat. Jest? No, czy lepiej sprzedać go za te 5 coś, co wyszło? No, lepiej go jest sprzedać za 5 coś niż za 4,700. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, tam jest następny. Woźniak, Radny Woźniak. Pokutuję bardzo, proszę, żeby się każdy wypowiedział. Podzielam uznanie kolegów, że sprzedać, nie rozgadniać się, tym bardziej, że dokumenty wymagają. Dziękuję. Proszę Pani Radna. Radna Iza jest za sprzedażą. Jest to logiczne. Proszę Pani. Może zostawić go, bo zaraz będzie potrzebny, bo przetarg mówimy na inne koszty tego. Bliżej mikrofon. Ale po co go zostawiać, żeby co? Tak, sprzedamy za grosze, a później będziemy szukać za rok. Ale ten autobus już nie nadaje do użytku, także tutaj trzeba podjąć decyzję, czy go sprzedajemy, czy go... Proszę Kotala, Radny Kotala. No logicznie by było sprzedać, no ale to jest różnica 4,800 na 500, no to jest 300 złotych. To jeszcze do końca nie wiemy przy zoomowaniu, czy tam jeszcze czego nie odliczą i tak dalej, także tutaj no, trzeba się na tym... A ten samochód, ten autokar jest garażowany? W garażu stoi oczywiście. No bo tu jest kwestia tak, że jak radny Mączka już powiedział, że jeżeli by był dobry kupiec, no to z wykorzystaniem na przykład jak ktoś mu bizon, bo tam jest silnik legenda, z turbodoładowaniem po prostu, to był samochód nowy, prosto z fabryki, silnik był serwisowany, po prostu no przy tym natężeniu jazdy, dowożeniu dzieci do szkół, no on nie był tak eksploatowany po prostu, no. A nie wiem, no. Ale panie kolego, ale kto to się będzie bawił z tym rozkręcaniem? Ale to nikt nie mówi o rozkręcaniu. No może by był kupiec, który po prostu by cały zakupił, a on se później nam wykonywał. Ale jaką on da gwarancję? Bo my go damy facetowi, a facet powie, no niestety jest kupiec, bo jest 5100. Coś tam, nie? Pytanie, do kiedy jest potrzeba? Do początku. No. Jeśli my go nie sprzedamy do 7 grudnia, to musimy opłatę robić. Tak, to musimy opłatę robić. Proszę Mirosław Niemaszewski. Sprzedajemy. Proszę, kto tam następny, proszę. Moim zdaniem też jest głupotą sprzedawać. Właśnie pozbędziemy własnego środku transportu, będziemy zależni od firmy zewnętrznej. I będzie to samo, co z odpadami. Ale dzieci muszą dojeżdżać, musi być ta decyzja podjęta. Jak firma za wyższą stawkę, to i tak musimy to zapłacić. Ale kolega Dawidzie, ten autobus nie nadaje się. My teraz podejmujemy decyzję, czy go sprzedajemy za tą cenę, co do tego oferta jest, mieć to, bo nie ma możliwości go zostawienia i pozostawienia do jazdy, do remontu. Jest niedopuszczony, no nie ma możliwości, a remont by przewyższył koszty. Ale jaki remont? Na co, to jak, czy będziesz jeździł? Ja ten samochód znam od podstaw, bo na warsztacie jestem, jak ten samochód tam stoi. Ja wiem, jak ten samochód wygląda, jak się sprawuje. No to go pozbawimy się własnego transportu i co potem? Dobrze, no twoje zdanie zostawisz. Proszę następnego radnego. Proszę bardzo. Radny Kijan, ja również jestem za sprzedażą tego autokaru. Dziękuję bardzo. Pani Ewa. Podzielam zdanie, sprzedajemy. Proszę bardzo, Pani Marysia. Ja też jestem za sprzedażą. Pani? Podwózka uważam, że należy go sprzedać. Ja też jestem za sprzedażą tego autobusu, dlatego że po prostu autobus, który nie jeździ, to my musimy dopłacać tego autobusu, nie? Myślę, że to jest logiczne, nie? Przyjął, chce opłacić, no dojdzie tam powiedzmy ze 2000, to już jesteśmy decyzyjni. Myślę, że trzeba go sprzedać. Ja jestem też za sprzedażą, także w tym okresie 5000 jest to dosyć dobra oferta. Bardzo proszę Panią Wójt. Szanowni Państwo, ja przedstawiałam Państwu wcześniej jeszcze przed wyborami mówiłam o stanie tego samochodu.
Nie wiem, ja nie jestem fachowcem i może nie potrafię merytorycznej oceny dokonać, ale ja nie pozwolę na to, żeby tym samochodem wozić dzieci. Jeżeli pan Pawełec tak uważa, to jak najbardziej, tylko to będzie pana odpowiedzialność. Ponieważ ani kierowca, żaden z kierowców, którzy byli do tej pory, tym samochodem niestety od 1 września nie chcieli siąść za tą kierownicę. Ja tam widziałam, jak są pozawieszane na drutach pewne rzeczy, bo ja to nawet kiedyś państwu przedstawiałam. Dlatego też nie jest możliwe, żeby ten samochód był dopuszczony do dowozu dzieci. Dzieci są dowożone autobusami wynajętymi. My przedstawimy rozliczenie w tym zakresie, ale na pewno tym samochodem dzieci dowożone nie będą. To czyli w większości prawie wszyscy są za tym, aby ten samochód sprzedać za tą cenę, jakby nam ktoś zaoferował. Bardzo proszę, czy jeszcze jakieś inne wnioski zapytane. Bardzo proszę o zgłaszanie. Marysia, proszę bardzo. Chciałabym podziękować za centralne ogrzewanie naszej świetlicy w Kleśniskach i prosić o chodnik na ulicy Starki w przyszłym roku. Bardzo proszę. Radny Wojciech, proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, czy już mamy odpowiedź od Wód Polskich co do czyszczenia tego cieku przez las do Napoleona? Przyszła, a odpowiedź jest taka, jak zazwyczaj dostajemy, że jest potrzeba wyczyszczania tego cieku i jak i pozostałych wniosków, które składaliśmy, tylko że no, brak jest dostępnych środków na chwilę obecną i to jest taka odpowiedź, którą zawsze otrzymujemy. Bardzo bym prosiła o następne spotkanie, o kserówkę dla wszystkich radnych tego pisma, czy nawet co państwa sołtysów też. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani sołtys. Ja bym szeroko prosiła szanowną panią wójtę Radę Gminy o zaplanowanie w budżecie wykonania chodnika tam w stronę krzyża i drogi w centrum wsi. Bo tam ta nawierzchnia stała zniszczona tak okropna, że muszę reagować. A więc na tym przyszłym wybraniu wiejskim będzie to na pewno ten temat poruszany. I to będzie tak bardzo prosiła. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani Małgosiu, proszę. Dziękuję. Ja może podejmuję ten temat już wielokrotnie, ale skoro nowa rada jest, więc chciałam prosić, aby w pierwszoleciu waszej działalności zostały jakieś podjęte starania w sprawie tej drogi Rozanie-Hałów. Co prawda ona jest poprawiona, ale to poprawienie to radny Woźniak może powiedzieć, ponieważ podobna poprawa jest do pana Kajkowskiego, gdzie latem to było tyle kurzu, że normalny szok. I trzeba było za każdym razem mieć samochód. To jest tak na krótko. Ja teraz jechałam, już widzę, że są dziury. Nie ma tu pani ani komendanckiej, bo chciałam po prostu, albo może na następną sesję mi ktoś odpowie, czy są podejmowane jakieś starania. Ponieważ ta droga już była uznana jako gminna, ale wojewoda cofnął decyzję. Więc chciałam się dowiedzieć, czy są podejmowane jakieś działania, czy coś się w tej sprawie dzieje. A jeżeli się nie dzieje, to bardzo prosiła, żeby się naprawdę zaczęło dziać, bo jeździ tam autokar. Naprawdę jest to wielki skrót. Polecam każdemu od Rosalina przez Albertowa przez Albuk i przez Libię i będzie wiadomo, jaki to jest skrót. Dla autokarów pewno wielki, to jest dla pokoleń. To nie dla mieszkańców Rosalina, Hałkowa czy Albertowa, dla przyszłych pokoleń. Dlatego bardzo proszę, żeby w ciągu 5 lat jakieś starania się tu zaczęły dziać co do tej drogi. Dziękuję bardzo. Może pani mówiłabym tak miał prośbę, żebyśmy w którymś momencie zebrali się i przejechali wszystkie te drogi gminne i później któryś rozpatrzyli, jak te drogi wyglądają i później po prostu wybrać te drogi, które są najbardziej. Najgorsze są, które w pierwszej kolejności by trzeba było je zrobić. To jest takie moje kwestia, no bo myślę, że tak na powietrzu każdy by się zgłaszał, gdzieś się zgłaszał, no każdy ma rację, ale to trzeba naprawdę przejechać te drogi i zobaczyć. Radny Wojciech. Dobrze, jeszcze panie przewodniczący, co prawda się podzielić stanie pani sołtys. Jak najbardziej ta droga, ona jest, że tak powiem, fajną drogą na suchy czas, że tak powiem.
Ale zobaczymy, co będzie wiosną, jak przyjdą do stopy i tak dalej, jak to się będzie utrzymywać, ponieważ wszyscy wiemy, że ta droga nie ma podbudowy. Więc bardzo prosiłbym tutaj o starania w tym kierunku, aby ten łącznik pałków Rozali został ujęty w starania na ewentualne dofinansowanie na budowę nowej drogi i o przekazanie tej drogi do gminy. Pani Iwona, proszę. Ja mam takie pytanie, bo świetlice mamy nie wiem, czy to pod Bogiem, czy pod gminą, no niby klucze mam ja, ale tam nie mamy ani węgla, ani środków do dzisiejszego dnia. Chciałam się zapytać, co z tym mam zrobić. Chodzi tam młodzież nie codziennie, ale tak dwa razy w tygodniu może. Jeszcze jedno mam takie pytanie. Czy będzie dalej robiony chodnik tutaj koło kaplicy? Bo tam brakuje troszkę tego chodnika i tam jest, jak kończą się schody, to jest zaraz koniec chodnika i tam właśnie ludzie zgłaszają, że to jest troszeczkę takie niebezpieczne. Dziękuję bardzo. Proszę pana Kotala. W uzupełnieniu pani Sofii Dobrojecka chciałbym prosić po prostu, może by się z rezerwy jakiejś budżetowej znalazły pieniądze na uzupełnienie oświetlenia na Zbrojecku. To jest końcówka Zbrojecka w stronę Zajączek. Tam była modernizowana po prostu cała linia, nowe sposoby, wszystko. To tak wygląda, aby nie była dokończona to oświetlenie, bo tam tak atakuje cztery lampy po prostu. I tam ci mieszkańcy po prostu, no jest, to mówię, no ciemno, bo nie o to, żeby była tam jedna dołożona, czy dwie, ale tam brakuje cały ciąg po prostu, tak, ta linia była niedokończona. I druga sprawa, prosiłbym szanowną radę, pana przewodniczącego i panią wójt, żeby w następnym roku zrobić regulamin na wszystkie świetlice w gminie. Po prostu, żeby my wiedzieli po prostu, że zarządzający świetlicami, na jakich warunkach świetlice działają. Bo w tej chwili no, są te regulaminy, ale według normalnie normów to powinno tam być zgodnie z tym regulaminem. Jaka opłata, jakie wypożyczenie do gminy, bo to gmina jest już raczej właścicielem, nie? Żeby to poprawnie było uregulowane, żebyśmy to wiedzieli. Dziękuję. Ja proszę, radny Mączka. I ja mam takie pytanie do pani Marysi. Po wspólnych komisjach miała pani zrobić taką symulację, bo kosmetyczne podwyżki byśmy wprowadzili i jaką to sumę uczyniło? To może nie zobaczyłem. Jest. Przepraszam. Korzystając, że jestem przy głosie, chciałem podziękować za pewne zaufanie, że mogę gminę Lipeje reprezentować w Społecznej Radzie COZ-u i mam prośbę do koleżanek, kolegów radnych, sołtysów o zgłaszanie wszystkich niedogodności, jakie będą związane. Na pewno nie zostawię to bez odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja bym prosiła, jak jest taka lista życzeń, aż będą też zrealizowane. Pamiętać o naszej drodze, o Wabiennika, tak jak się buduje to nowe osiedle, to jest stronę z tak zwaną. Ale to by było tak, jakby na pracy, bo pomoże bardzo życzę. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Wójt, proszę. Szanowni Państwo, ja chciałabym prosić Państwa sołtysów o taką szczególną współpracę w najbliższym czasie, ze względu na to, że jak będziemy tworzyć porządek spotkania, zebrania sołeckiego, to chciałabym z Państwem jakby ten porządek skonsultować, przejrzeć. No, chciałabym, żeby też takie najważniejsze problemy były w tym porządku ujęte. No i Państwo sołtysi musicie się też podpisać pod tym zaproszeniem, więc tutaj Pani Karolinka, jak będzie tworzyła Zimnowoda, Zbrojewsko, Danków, Lipie, Parzymiechy, Kreśniska, to wtedy będziemy Państwa zapraszać tutaj do urzędu i jakby najpierw skonsultujemy, potem utworzymy porządek, bo wzorem lat poprzednich do każdego domu takie zaproszenie trafi. Nikt nie będzie pominięty i pracownicy interwencyjni te zaproszenia będą roznosić.
Jeżeli chodzi o działania, plany działań na 2019 rok, one będą Państwu przedstawione w styczniu i tu pracownicy urzędu, my już mamy taki porządek wyznaczony, on został wypracowany właściwie zaraz po wyborach i pracownicy nad tym pracują. Takie prezentacje zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem pracownicy urzędu Państwu tutaj przedstawią. Jeżeli Państwo, taka jeszcze jedna uwaga, jeżeli Państwo zgłaszacie uwagi, to Pan Kotala wymienia rezerwę budżetową. Nie wiem, Pan zna budżet, to Pan wie, jaka jest rezerwa budżetowa, więc jeżeli Państwo proponujecie konkretne rozwiązania, jak najbardziej macie do tego prawo, tylko najpierw to się musimy spotkać i przemyśleć budżet na 2019 rok, co zrobić, z czego dołożyć na oświetlenie uliczne, z czego dołożyć na oświetlenie budynków użyteczności publicznej, jak zabezpieczyć środki na odpady, bo te koszty wzrosną, prawda? Ja mówię, że myślicie Państwo, że ja bym nie chciała zrobić jeszcze więcej dla społeczeństwa? Tak. Tylko najpierw zacznijmy od dochodów, to co Państwu pokazywałam ostatnio. Najpierw są dochody, a potem wydatki. Ja naprawdę z całym szacunkiem, bo ja wiem, że oświetlenie uliczne mamy zrobić w Papienniku i to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Oświetlenie uliczne trzeba zrobić na Zdrojewsku i ja podzielam, bo wielokrotnie już ten problem był zgłaszany, to w Parzynie, jak Pani Kąt zwraca oświetlenie uliczne, tam jest naprawdę bardzo dużo tych spisów, prawda, tam gdzie oświetlenie uliczne jest. No ale to musimy robić naprawdę stopniowo, ale za wszystkie uwagi i wnioski Państwu bardzo dziękuję. I dziękuję Pani Wójt. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to zamykam drugą sesję Rady Gminy Wigie. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i obecność.